No dzień dobry, witam dnia drugiego, proszę was bardzo, no i tu duże zmiany, co my tu teraz robimy, ogólnie sprzątamy, bo generalnie tak, mieliśmy wywalać to zboże na przyczepę, z racji tego, że będzie trochę przebudowy i wołki się wdały, żeśmy w tamtym roku, kurczę, Krzysiu miał u siebie i żeśmy trochę zboża przywieźli i te wołki nam się niestety, ale rozmnożyły, kurczę, przez całą zimę. I to zboże no trzeba wyczyścić, wszystko wypryskać. No ale też co tu za mną się, słuchajcie, dzieje. Jest nowy śrutownik. Będzie też duży mieszalnik, który widzieliście już na poprzednich ujęciach, jak robiliśmy. Teraz musimy to wszystko razem wstawić i ze sobą tutaj ogarnąć. On będzie połączony tutaj tą rurą. No ale to już wszystko zobaczycie, jak będzie to finalnie wyglądało. To wek do Hoboka. Możecie mnie też dziwnie słyszeć, bo mam maskę. Więc tutaj trochę będzie ten dźwięk na pewno stłumiony. A żeby nie wjechać, to będziemy musieli niestety dużą dziurę zrobić, bo niestety inaczej go tu nie postawimy. Do. Tak, cyk. No przynajmniej w końcu czuję, głową nie będzie w to uderzał, bo... Wiecie, rozkminialiśmy, jak to najlepiej zrobić, żeby to wszystko fajnie udało się wrzucić. No on ma niestety 2 metry wysokości i to już jest najmniej, ile udało się z niego zrobić, bo tata go przerabiał. Myśmy go trochę ścinali w ogóle, bo gościu, od którego to kupiliśmy, miał to w dużym budynku, ale on też miał to do 150 tuczników wasz, więc razy tyle można powiedzieć miał co u nas. Więc u nas to będzie, wiecie, narobi się, to starczy na 2 tygodnie pewnie. No ale żeby go tutaj wrzucić, no niestety 1,5 metra ma szerokości, bo zależy jak tam jeszcze co podkręcamy. No i 2 metry wysokości, trzeba go od razu tak stawić, bo go później, wiecie, nie obalimy. Także to wszystko w końcu już, wiecie, to służyło jako mieszalnik, to jako śrutownik. Także taki fajny upgrade'ik tutaj, można powiedzieć śmiało, że jest, więc to jeden z takich nowych nabyteczków, który na pewno tu w tej trochę pracy pomoże, bo tak to tata czasami tym małym to musiał dziennie po 5 razy robić. O, ty tu nie właś. Będziesz cały biały. No, będziesz cały biały. Więc mieliśmy to wyrzucać na przyczepę, bo myśleliśmy, że to żniwa może będą szybciej. Ale jak już to stawimy tutaj, to się z tego pasza zrobi. Przytrzymać ci? I will take you around the world, I just want to be my girl. We will go to rise and falls, baby, know it, you're my all. I will take you around the world, I just want to be my girl. We will go to rise and falls, baby, know it, you're my all. Come and take me around the world, I just wanna be your girl. We will go to rise and falls, baby, know it, you're my all. I will take you around the world, I just want to be my girl. We will go to rise and falls, baby, know it, you're my all. Girl, you know both my deepest secrets. Please promise me that you will keep them. And every time I see you smiling, I just want to tell you, darling. I will take you around the world, I just want to be my girl. We will go to rise and falls, baby, know it, you're my own. Come and take me around the world, I just wanna be your girl. We will go to rise and falls, baby, know it, you're my own. I will take you around the world, I just want to be my girl. We will go to rise and falls, baby, know it, you're my own. Skubaniec. No co, będzie miał metr? No z tym kołem metr 90 będzie miał. Nie? Metr 90 będzie miał z tym kołem. Policzyłem, że... Bo to koło, kurwa, nie? Tu jest osłona jeszcze 17.
No tak jest nad kołem teraz. O, dobra. No kurwa, tak będzie nas styka. Złap sobie tamtą stronę, ja będę miał tą. Czekaj, czekaj. Pierdolić i... Nie no, luz działa. Wszystko jest git. Fajnie, bo se możesz, wiesz, mocno, lekko. Trzeba to właśnie wziąć, nasmarować. Nie, to on nawet oczyścił, bo tamto śruta była... No bo wiesz, śruta trwa, nie, ona zostanie, bo ją żmijka nie podniesie tak wysoko, nie? Inaczej jak będziesz miał wszystko zobacz, takie sypkie. Zobacz jak pogryzkę. Roztoczek, nie? Jakie masz widziałeś? No widzę, widzę dziury, prawie, dziury normalnie, no. No tu będzie najwyżej. I tu jakąś, wiesz, kawałek takiego, kurwa, rynienki. No to trzeba, wiesz, tak dospawać. To trzeba tak wyjść. Czekaj, jak to tam jest? No bo teraz rurą zatkaliśmy. To też inaczej działa, dlatego też, no ja mi się wydaje, że jak za nisko rurę też zrobisz, nie, to też niedobrze, no, nie? Tam to Kamil mówi, tam to nie kombinuj, mówi tu tylko zrób, żebyś miał. Tu by wyciąć na... A nie wiem, czy tu jeszcze nie mniejsza dziurka by mogła być. Tutaj, nie? No ja ci mówię, że ja bym... To, bo tutaj jak się kręci żmijka, to ci tą stroną wyrzuca. Tu, dotąd, tak bym zrobił, o. No bo wiesz, to będzie sypkie. I tu, żeby była dziurka, bo... Jak wychodzi z zakrętu, to wtedy nie zdąży przerzucić tutaj z powrotem, tylko będzie wciągało, nie? Bo teraz jest za duże. Widziałeś, wszystko to co wychodzi, to że żmijki wywala od razu tu na tą burtę. Dobra, tu, no weź, tu takie coś. Zobaczymy, czy ją będzie wyzywać. No widzisz, patrz, nie? No, no ale zobacz, ona ją wyrzuca zaraz z tego. Choć złane przyda się. W końcu się przydają. Around the world, I just want to be my girl. We will go to rise and falls, baby. Know if you're my own. Come and take me around the world. I just wanna be your girl. We will go to rise and falls, baby. Know if you're my own. I will take you around the world. I just want to be my girl. We will go to rise and falls, baby. Know if you're my own. Come and take me around the world. I just wanna be your girl. We will go to rise and falls, baby. Know if you're my own. I will take you around the world. I just want to be my girl. We will go to rise and falls, baby. Know if you're my own. Witam. Już kurczę praktycznie po południu. Ale powiem wam, że dzisiaj jest taki ukrop, że tej kamery się na głowie nie chce nosić. Ja sobie taką tapicerkę na górę wrzucam, bo powiem wam, że masakra jest. Bo tu jest jakaś stara wełna. To kuźwa jak się jeździ, o zobaczcie sami. To wszystko leci, wziąłem jakąś starą tapicerkę od auta. Powymierzałem. Tu już mam ładnie zrobione. Teraz będę próbował włożyć to po drugiej stronie, wiadomo. Jedna strona weszła, zobaczymy co się będzie działo, kurde, z drugą. A tu mam jakiś stropian jeszcze.
o którym wcześniej też zapomniałem. Tak myślałem, że kurde, jak ja zacznę to tu wyrzucać, to oczywiście ty sobie przyjdziesz i będziesz to żarła. Ale to do oczu leci. Tylko też wcześniej nie nagrywałem, bo więcej było wkurzania niż to warte. A kiedyś się może tu coś oryginalnego jakiegoś stawi, albo coś przynajmniej kupionego. Kurde, no z tym powinno mi pójść troszeczkę łatwiej, opatrzcie to. Leci. O, i tu było tylko, jak pamiętacie, takie coś. Ale jak non-stop robiłem, to wiecie, o, patrzcie to. Mi to spadało na łeb i teraz tak, to tu pokleiłem, bo mówię, kurde, nie znajdę, miałem taki dość fajne takie tworzywo, bo zaklejałem przy okazji gdzieś tu jeschę takie dziury, a to jak naprawdę zaschnie, to fajna powłoka się robi. Wczoraj wywaliłem sobie, nie wiem, zwiadereczko takie, bo gdzieś tam może na nagraniach to będzie widać, bo tak mówię, a wezmę go, posprzątam. Jak zacząłem sprzątać, wydmuchywać te dywaniki, mówię, kurde, pod nimi tak jakoś coś dziwnie. Mówię, patrzę, tu są tylko śrubki. Ja mówię, dobra, odkręcamy. Odkręciłem, jak kurde zobaczyłem. Wiecie, sama takie kawałki tego metalu rdzawego, z rdzy. I pełno tego leżało, no mówię, jak to wygarnąłem, mówię, dobra, by fajnie, to trzeba było czymś zabezpieczyć. No mieliśmy taką dość fajną farbę, co ona taki, wiecie, fajną powłokę zostawia. Taką żelkowatą. I wypełnia wszystkie właśnie takie gdzieś tam rowki przeciwko rdzy, żeby nie wchodziła. I teraz sobie to na spokojnie pomaluję na czarno jeszcze. Wiadomo, tego nie będzie widać, ale gdzieś tam przy okazji od razu sobie to polecę. Tu trzeba będzie kupić jakąś tapicerę też i to wszystko ładnie obrobić. Tu na razie pomaluję. No i tam wiecie, byleby. O. Byleby na razie tylko to było. Bo mówię, ciężko będzie raczej dostać oryginalne, a dopasować, no trzeba byłoby się troszeczkę, słuchajcie, tutaj pewnie naszukać, a tyle raczej nie powinno to jakoś mocno przeszkadzać, ile wytrzyma, to wytrzyma, może w tym czasie zdąży się tu coś zamówić, tam na styk, nie wiem, o, zostały mi naprawdę takie skrawki, więc wiecie, musiałem to dobrze powymierzać, bo kurde, były albo jakieś dziury, albo coś, nie wiem, to jest z bagażnika samochodu, ale nie, to będzie pod sufitka w aucie chyba normalnie, także przez to tak właśnie gdzieś tam jakieś te dziurki mogły być. Byleby się na łeb nie sypało, teraz mi został ten środkowy kawałek i muszę iść to ładnie powymierzyć, żeby tu dostawić, a tu też będzie ciekawie, bo mamy tą klamkę. Dobra, aktualizacja, to nie było taty radia, radio wszystko jest git zamontowane, to coś tu wcześniej było, więc prawdopodobnie pewnie nawigacja, coś tam, ale jak będę miał zakładać, to se kurwa przykręcę. No, patrzcie, co to się sypie. Nie no, żartowałem oczywiście z tą nawigacją. O kurwa. Nie, serio. Kurwa, teraz mam to wylazło. Miałem dobrze wycięte. No i teraz tak. Teraz będzie troszkę chłodny, bo 54 trafcie. Ten środek. Cyk. I cyk. Okej.
Mamy to, tak wygląda. Daszek, tu będzie jedyny problem w tym miejscu. Na pewno dobrze wszystko wcześniej pomierzyłem, ale powinno być ok. Ja siedziałem tutaj, bo to co już miałem tacie pomóc, to pomogę. Teraz ta rozkminia, jak tam wiecie, podeprzeć trochę stodołę i w ogóle, żeby nie było, że mówić, nie ma tak duże drzwi, to się wszystko nam zawali. Więc spawuję teraz tregrę pomiędzy dwoma tregrami i będzie to lewarowane do góry na razie, póki nie będzie wymurowane. Tak, żeby no trochę dużo roboty, nie, jak na takie wniesienie, ale z drugiej strony powiem wam, że bardzo dużo to pomoże. Ja już nie zliczę ile razy, a jestem najwyższy tu w rodzince, więc nie zliczę ile razy już uderzyłem, a mama też ostatnio już kilka razy przywaliła. To jest 1,45 m chyba wejście, więc no ja mam 1,80 m. 1,2 m, więc możecie sobie wyobrazić, że no jak trzeba było się przychylać, a wiecie jak to jest podczas żniw. No kurde, człowiek zmęczony czasami szybko i nieraz się czarno zrobi, a z GoPro to ja już nie muszę mówić, że kankana trzeba praktycznie zajebać. Dobra, no to co? No zaraz pójdę wam pokazać, co tata działa, bo sam jestem ciekawy. Te merandy się napiły. Po buzie. Idzie. Nie wyrobiono. No zostało. No tu właśnie jak ci to poszło? Tu na tym. Trzyma się to, mnie musisz dobić chyba w prawo, co? Dzionek tak zleciał, a jeszcze euro, słuchajcie, trwa. Wczoraj, jak sami widzieliście, się oglądało, akurat dwa takie mecze się trafiły, kurna dzion. Jak finały prawie. Szkoda, że bez naszych, ale się to wszystko da. Ważne, że mamy na kim budować tą drużynę, jest fajny trener, więc niech się bawi. Niech coś tworzy w końcu. Nam trzeba obrony i będzie wszystko git. Dobra, teraz tak. Wam to na oczy nie poleci, ale pewnie ja mam ogólnie przejewane w tym momencie. Czekajcie, nie będę patrzył mocno na góry. Żeby była akcja reanimacyjna z 10 minut. Teraz tak, czy to jest w ogóle kurde możliwe, powiem wam szczerze, bo tak się zastanawiałem, czy nie uciąć tego na dwie połówki. Kurde, chyba nie jest możliwe. To tu przełożyć. O, no tak dzisiaj paliło niestety. No ale wreszcie kurde trochę słońce zaszło. Ja w środek mam wymalowany tą tapicerkę, mam słuchajcie zrobioną całą. Musiałem troszeczkę bardziej sobie wyciąć, bo niestety był malutki problem, a tu oczywiście nadal nudno, bardzo nudno. Ale jest kurde o niebo lepiej. Wszystko wiecie, wydmuchnąłem, teraz pomalowałem, teraz tak, będę musiał wyjąć fotel prawdopodobnie. No wiecie, to chciałem już zamalować, żeby położyć dywaniki. No wiecie, dywaniki to później szybko, fajnie się powietrzem wyczyści i gitara się ma. A teraz się wziąłem i wcześniej jeszcze miałem wyczyszczone błotniki. Znaczy błotniki pod błotnikami w środku. Myślałem, że może pistoletem. A mówię, kurde. Czy rozkładania i roboty. Niż to pomalować pędzlem.
A też, wiecie, będzie pewnie trzeba go tak czy siak pomalować, bo on jak pewnie dobrze gdzieś tam w filmach zauważyliście, no to niestety, ale no wyglądał jak wyglądał, jak go kupiliśmy. A tak to, no tu jest do ściągnięcia. Teraz będę poniedziałek chyba porozkręcam tutaj te ramiona. I tam jest właśnie, trzeba zrzucić tu te śruby. Są dwie. Trzeba będzie podstawić jakieś wiadro, bo Bóg wie, ile tam jest oleju. I właśnie są takie uszczelniacze do wymienienia. Z jednej, z drugiej. Tam później pod spodem. I z przodu po prawej stronie. Brawo. Brawo, a mam 1-0 na nich postawione. Na Szwajcarów, bo wiedziałem, że bardziej zasłużą na to niż Anglia. No fajnie by było. Fajnie by było. Tym bardziej, że kurs nie wskazywał na to. Nie wiem czemu na Anglików ludzie po tak tragicznej grupie wskazywali, choć to jest wiadomo, jeszcze jest Bellingham. Jeszcze mecz się nie kończy. Zawsze farte mogą strzelić, tak jak i to było w poprzednim meczu. Przydałoby się, aby można było jeszcze powstawiać maszynki, bo gdzieś tam siewnik mimo wszystko jest pod chmurką. Teraz tak naprawdę, o tutaj będzie można siewnik sobie postawić. No ale to pożyjemy. Zobaczymy. Także jak tej roboty, jak widzicie, jest tu co robić cały czas. Można by było częściej zjeżdżać, pewnie tak jeszcze będzie, że jak teraz nie jeździłem, to praktycznie teraz nie wiem, czy będzie powrót w poniedziałek, wtorek, bo to raczej zboże jeszcze nie będzie nadajone. To jest jeszcze deszcz. Później od środy do niedzieli. Wątpię, że w 2 dni to zboże jeszcze będzie ok, bo gdzieś tam miękawe było. Też spieszyć się nie ma co, my też jeszcze ten silos musimy tu ogarnąć, muchawę zamontować, silos przestawić, więc jeszcze tej roboty, słuchajcie, my tutaj troszeczkę na pewno mamy przed samymi żniwami. Przez tą podróż wczoraj i w ogóle tak jakoś, nie wiem, ta temperatura tak na człowieka działa, że totalnie jakichś tam większych chęci do nagrywania nie mam. Ten też wiem, że gdzieś mnie wykończył ten vlog ostatni przy montażu, przy tym wszystkim, i nie chcę na pewno tyle materiału naczepać, żeby znów Bóg wie ile to montować. Raczej z tych żniw będą pojawiać się krótsze właśnie vlogi, takie typowo, nie wiem, po 15 minut, żeby sobie nawet, nie wiem, częściej co 2 dni wrzucać, ale żeby było co oglądać i żeby znów nie trzeba było, słuchajcie, czekać ponad pół roku na produkcję. A tak jak wspominałem, o kurde, jaki zapach. Oj, no tak zawsze to kiedyś wyglądało, jeszcze zanim były czasy, słuchajcie, nagrywania takiego większego vlogów, to tu sianokosy były zawsze. Po prostu tu się zawsze nadawał chyba pod to ten teren. No tak jak mówiłem, będziemy tutaj gdzieś to dokaszać, bo dla kur, bo jest tak sucho na ogrodzie i w ogóle, że nie ma gdzie tego w ogóle łapać, a kurczę, ja już nie pamiętam, czy wam mówiłem, czy nie, że rotacyjną tak kupiliśmy, żeby kosić ogródek, a teraz tak naprawdę gdzieś tam, znaczy ogródek, ogród z tyłu, a teraz tak naprawdę kupiliśmy taki samo jest traktorem, więc myślę, że jak troszeczkę trawa odrośnie, jak popada, no to sobie jakąś fajną akcyjkę nagramy z jeżdżenia traktorkiem i z koszenia, bo wiecie, teraz kury mamy ogrodzone, bo niestety lis ciągle je odwiedza, albo jastrząb, i kury muszą być w ogrodzeniu. A jeszcze nawet wam chyba nie pokazałem, jak zrobiliśmy to ogrodzenie, więc no i tak to traktorkiem sobie jeździmy i dla kur świeżą trawę przynosimy, żeby wiecie, wiadomo, czas do czasu je wypuścimy, nie, ale tak to masakra, tu by nic nie było z tego, trzeba to po prostu, wiecie, mocno spryskać Roundupem albo jakimś innym środkiem, który nam to wszystko ładnie wytępi. Tak naprawdę, bo jak sami dobrze wiemy, no tu przez ostatnie lata nie zebraliśmy nic. No coś tu groszku jest, jak widzimy, ale no więcej jest taki zielonki, więc lepiej to trafi do kur, to chociaż jakiś pożytek, słuchajcie, z tego tak naprawdę będzie. Gdyby pewnie były jakieś krówki albo coś, co tą zielonkę potrzebuje, to raczej problemu by z tym nie było, żeby to dalej mieć tu łąkę i to spaść. No ale trzeba to ogarnąć, bo już byśmy w tym roku, kurczę, fajnie by było wziąć i zasiać tutaj. W końcu już po długości, bo
z dobre 5 lat. Obstawiam, że tu już nie jest w ogóle tak siane. O, i to wygaszanie, słuchajcie, rotacyjne. Jezus Maria, jak człowiek dawno tego nie słyszał. No a kiedyś wszystko było, rotacyjna przetrząsarka, zgrabiarka, prasowanko, fakt, że swojej pracy nie było, ale dinozaury będą pamiętały. Renówka, proszę ja was bardzo, z pracą Zipno. Więc było, o, dziękuję za zwolnienie blokady. Dobra, my to pograbimy. I weekend, można powiedzieć, wolny. Jutro niedzielka, więc no nic nie zrobimy. Jeden kombajn jechał, gdzieś tam jeszcze jakiegoś w oddali słychać, no ale to dopiero jęczmień i rzepaki, więc no u nas już po jęczmieniu dawno. Nie mamy i po grochu zimowym nie ma co się zastanawiać.